Sponsorem Onet Rano jest Remax Polska, międzynarodowa sieć biur nieruchomości. Dobry. Dzień dobry, do widzenia. Coś wypadło. Kamery nie zabieramy, nie? Dzień dobry, strasznie miło mi Cię poznać. Mnie również. Już jedziemy, patrzę, gołe nogi, że musiałaś zmarznąć tutaj lato czekając. Lato przecież mamy, nieustające. Tak, no 15 stopni, biorąc pod uwagę, że jest 8.30, to chyba nie jest tak źle. No nie. Tak, myśmy zaczynali dzisiaj na dachu Centrum Nauki Kopernik i piękna słońca, cudowna pogoda, fajnie Warszawa w ogóle z góry wygląda. Bez mgły, ale ze smogiem niestety, ale to już inszość. Spotykamy się w związku z tym, że nagle się okazuje, a tu 25 lat minęło. Jakoś tak przemknęło. Zupełnie nie wiadomo kiedy. Dokładnie, dokładnie. Na to wygląda. Kurczę. Śpiewam od ćwierć wieku. Jak to nie brzmi? Nie wiem, jak to się stało. A ja Ciebie słucham od ćwierć wieku, muszę Ci powiedzieć. Bo ja już te ćwierć wieku temu, tak, bo my jesteśmy chyba równolatkami, pracowałam w radiu lokalnym, w mieście, z którego pochodzę. No i tam, no tak. Tak. Był Warius Manx. Tak. Jak się z tym czujesz, że to jak jest ćwierć wieku? Czujesz? No tak jakoś mija ten czas szybko. Powiem szczerze, że gdyby nie to, że fani zaczęli mi przypominać o tym precedensie, że to będzie już ćwierć wieku w 2019 roku, to ja bym w ogóle jakoś chyba nie zauważyła. Bo mi te lata tak przemykają i jestem też osobą, która patrzy zawsze do przodu, rzadko kiedy oglądam się wstecz i nie lubię też celebrować jakichś jubileuszy, więc zostało to niejako na mnie wymuszone, że mam się jednak zmobilizować i coś zrobić z okazji tego 25-lecia, więc no właśnie, więc bo czytałam, zrobiłam, że nie miałaś w planach tak naprawdę w ogóle pochylać się nad tą rocznicą. Nie, ale pomyślałam sobie, że jak już przychodzą na moje koncerty osoby z dziećmi, które zostały gdzieś tam, że tak powiem, już dosadnie spłodzone do mojej twórczości, która w tle gdzieś leciała, to mówię, okej, to, że ja idę do przodu i nagrywam nowe rzeczy, bo ja przez 25 lat nigdy nie zatrzymałam. Nagrywam rzeczy, ale bardzo różnorodne i wiadomo, zaczynałam jako wokalistka popowa, zespołu bardzo, bardzo znanego popowego, potem gdzieś tam ciągnęło mnie bardziej do muzyki autorskiej, wyciszonej, takiej akustycznej. Prześpiewałam też ponad 10 lat z Johnem Porterem i potem wróciłam też do rzeczy takich bardziej akustyczno-folkowych. No albo myślałam sobie, że jestem coś winna tym ludziom, którzy ze mną tyle wędrują lat i że tak naprawdę te rzeczy, które już może ja sobie myślę, że z nich wyrosłam, te piosenki i tak dalej z dawnych lat, to jednak jest kawał historii, nie tylko mojej, ale twojej i innych osób. Piosenka księżycowa. No właśnie, dlatego wzdychało się, przy niej. Pomyślałam, że może warto wydać jakąś płytę i jakiś tort okolicznościowy na tę okazję przygotować. No i dzisiaj jestem właśnie po to, żeby o tym opowiedzieć. No właśnie, płyta od nowa i jak sama nazwa wskazuje, piosenki, do których wróciłaś, nagrane, zupełnie zarejestrowane od nowa. Tak, od początku, od zera, to nie są remiksy, to są nowe nagrania, ale pomyślałam, że ponieważ tyle już lat opowiadam swoje historie po swojemu, więc warto odwrócić rolę i być może przy okazji tego jubileuszu dać głos innym, aby wypowiedzieli się w moim temacie, na temat mojej twórczości. Właśnie zamysłem tej płyty od nowa było takie przetasowanie kart i ja siebie usadziłam w roli pasażera, tak jak tutaj dzisiaj, a w roli kierowców usadziłam 8 producentów, którzy po prostu zabrali mnie na bardzo ciekawe wycieczki związane z moimi własnymi piosenkami. Przerobili je po swojemu, przenieśli niektóre z nich z tamtych czasów
czasów do roku 2019 stworzyli aranżację na miarę współczesnych trendów muzycznych i, no i wyszła taka płyta nietypowa. No właśnie, to jak Ci się podoba ten efekt końcowy, w sensie takim, że właśnie, no bo czym się kierowałaś, dobierając, jak rozumiem, tych producentów tak. i zapraszając ich do współpracy? Czy tam był jakiś wspólny mianownik? Właśnie nie. I to była, pomyślałam sobie, że warto być może odwiedzić jakieś obszary muzyczne, w których jeszcze mnie nie było. Więc wybierałam tak, żeby to byli ludzie reprezentujący różne pokolenia i różne gatunki muzyczne. I ku mojemu zaskoczeniu okazało się, że płyta w większości jest po prostu sformatowana z produkcji elektronicznych. Mocno. Ja w elektronice nigdy nic nie robiłam wcześniej i powiem szczerze, że to było dla mnie też duże wyzwanie, bo musiałam otworzyć głowę i się odnaleźć siebie w tych wizjach, w tych przestrzeniach nowych dla mnie zupełnie i spróbować po prostu no, nie dać plamy, zaśpiewać prawidłowo i dobrze, zgodnie z tymi trendami, swoje własne piosenki, więc jakby byłam gościem na tej płycie. Jak do takich aranżacji, czy takich pomysłów śpiewało Ci się te utwory, do których teraz właśnie wróciłaś? Jakie to były? Czy miałaś taki, nie no Boże, po co ja w to weszłam? Co ja wymyśliłam? Nie, ja nie Słuchaj, chcę. Ja chcę, żeby to było tak jak 25 lat miałam, temu. Miałam momenty szoku chwilowego, bo faktycznie wyobraź sobie, że piosenka księżycowa, o której wspomniałaś, za nią zabrał się Kuba Karaś z zespołu The Dumplings, a Kuba jest młodszy od piosenki księżycowej, więc to było dla mnie ciekawe, że niektórzy producenci właśnie z tego pokolenia młodego, tak jak Kuba Karaś, czy Wojtek Urbański, czy O Oczko Wyżej, Bartek Szczęsny z Rebeka Duo, też bardzo elektroniczna, klubowa jakby historia, że oni podeszli do tych piosenek bez tego bagażu emocjonalnego, który ludzie z naszego pokolenia mają i dla nich jest to kawałek jakiegoś soundtracku do ich życia, do pewnych sytuacji w życiu, do pierwszych miłości, do jakichś ważnych wydarzeń, a no, Kuba nie mógł pamiętać piosenki księżycowej z tamtych lat. Dla niego z kolei, jak mi opowiadał, to była, on tę piosenkę oczywiście znał, kojarzył, ale on raczej na takich DJ-owskich setach, które z przyjacielem nieraz przeprowadzał jako bardzo młody człowiek, dawał ją na sam koniec, żeby już wszyscy się, żeby już impreza się rozchodziła, wszyscy, żeby już tak na dobranoc, taki rozchodniaczek nad, o 4 nad ranem. I pomyślał, kurczę, chciałbym zrobić tę piosenkę tak, żeby właśnie ona w DJ-owskim secie zagrała normalnie, w trakcie trwania imprezy, żeby ludzie mogli do niej tańczyć. Więc stworzył taką wersję i dla mnie początkowo, jak ją usłyszałam, to było ciężko. Jezus Maria, co ja mam tam w ogóle, jak ja mam to zaśpiewać, jak ja mam to przenieść, żeby to się wiarygodnie połączyło i musiałam się troszkę nagimnastykować. I niektóre piosenki, aranżacje bardzo mnie zaskoczyły, ale też na przykład pojawił się na płycie Pan Macuk, producent, który jest związany z męskim graniem, z bardzo męskimi sytuacjami, ale też z zespołem Hej, z Kasią Nosowską. I on sobie wybrał, bo muszę powiedzieć, że każdy wybierał sam te piosenki. Utwory z mojej ostatniej płyty, dwie piosenki, zrobił od nowa piosenkę Z Miasta i piosenkę Big City. I tu z kolei na przykład w Big City śpiewałam nagle, jakbym śpiewała w bendzie punkowo-garażowym, więc tych odsłon mnie na tej płycie jest mnóstwo, bardzo niespodziewanych. Każda piosenka była dla mnie wyzwaniem i no, co chwila byłam rzucana od ściany do ściany przez różne historie i gatunki muzyczne, więc było bardzo ciekawie. To jak w tych gatunkach właśnie? Miałaś możliwość zasmakowania różnych gatunków, których wcześniej nie wykonywałaś? Tak. I były takie, które, nad którymi chciałabyś się na przykład w przyszłości pochylić? Powiem Ci, że ta elektronika jakoś mnie zakręciła i chciałabym bardzo w przyszłości połączyć elementy grania akustycznego z elektroniką jednak, żeby tak się totalnie od niej nie odcinać, bo tak jak dla mnie samej to było bardzo
doświadczenie takie otwierające głowę. I naprawdę zakochałam się w wielu, artystach, sytuacjach, nie wiem, rzeczach, które pokazali mi ci moi producenci. Mhm. Też odkryłam przepiękny świat Daniela Bluma, który bardzo filmowy, sensualny. On zrobił dwie piosenki, które zupełnie też wybrał sobie, na przykład takie, które nigdy nie były singlami. Wziął piosenkę Zimy Czas i piosenkę Black Hand, która taką małą figurę, która pochodziła z drugiej płyty nagranej z Johnem Porterem, i on je zrobił w przepiękny sposób, bardzo taki właśnie filmowy. Także no, tyle światów. Też oprócz, bo muszę teraz już wszystkich wymienić, był jeszcze Piotr Świętoniowski, który z kolei jest moim muzykiem od lat na scenie, śpiewa, gra ze mną i tutaj zadebiutował w roli producenta poważnego z dwoma utworami, zrobił Ptaśka i piosenkę Wolne Ptaki z repertuaru Warius Max. I pojawił się też Michał Fox Król, który zrobił Wszystko się może zdarzyć w taki sposób, że nie wiem, czy ktoś pozna. Bardzo eksperymentalny, bardzo, bardzo no, alternatywny, powiedziałabym. Co się zmieniło w ciągu tych 25 lat? Bo to kawał czasu i tak sobie myślę, bo wspomniałaś o tym, że właśnie twojej muzyki dzisiaj słuchają te osoby, które dzieci przyprowadzają. Tak. Dzieci, więc widać, że to już jest kolejne pokolenie, wiele się zmieniło. Ci ludzie dojrzeli, zmienili się, mają rodziny, ty też dojrzałaś. Jak postrzegasz to, co było 25 lat temu, a jak jest dzisiaj? To kawał czasu i też muzycznie. Jest to kawał historii, bo jednak znamy tamten moment w ogóle w historii Polski, co się wtedy działo. To był piękny czas, wtedy kiedy ja zaczynałam swoją karierę, kiedy był ten wybuch, bo był taki głód na jakieś dźwięki bardziej takie przypominające troszkę zachodnie, i w ogóle był, no w moim czasie był wysyp grania dziewczyńskiego, bo Edyta Bartosiewicz, Kasia Kowalska też zaczynała w tamtym czasie, zespół Hej, Kaja, to był piękny moment i też dla muzyki bardzo fajny, taki otwierający, dla Polski to był taki moment, kiedy było w nas dużo nadziei, że jednak będzie fajnie, że jednak nie będziemy zamknięci, bo ja jeszcze pamiętam komunę. No, ja też. No i pamiętam ten przełom, kiedy się nagle otworzyły drzwi, powiew świeżego powietrza nastąpił, poważny i taki zastrzyk totalnej energii dla nas wszystkich, twórców również muzyki. Ale trzeba pamiętać, że to były czasy też bardzo inne, jeśli chodzi o, nie wiem, no, media, środki przekazu. Były tylko dwie publiczne telewizje, chyba cztery radiostacje. Internetu publiczne. Nie było, dzieci, słuchajcie. Internetu, nie było telefonów komórkowych, nie było... Zupełnie inaczej muzyki się słuchało, prawda? Zupełnie, to była uczta, to była muzyka, płyta, to było coś nieprawdopodobnego. To nie był dodatek do rzeczywistości, jakiś w tle soundtrack puszczany, który słyszymy w supermarkecie dzisiaj i wszędzie w windzie. Tak. To było specjalne wydarzenie. Wydanie płyty, tak, prawda? To się wtedy celebrowało, takie otwarcie tej płyty, słuchanie jej. Był cały rytuał. Po coś innego chyba robiło się też piosenki, muzykę. Mam takie wrażenie, że kiedyś sława była następstwem, jakimś skutkiem twoich starań, działań. Trzeba było naprawdę się nastarać, zrobić coś ciekawego, żeby to zaistniało. A dzisiaj często jest ci dana na dzień dobry. Jest taka, ludzie stają się sławni za nic, albo przypadkiem, albo po prostu, bo są. A potem się dopiero zastanawiają, co tu zrobić z tą popularnością i jak jej nie zmarnować. Tak. A może zacznę śpiewać, tak? A może właściwie coś nagram, jakąś płytę. Tak, także inaczej było. Ale czy gorzej, czy lepiej? Trudno. Jestem daleka od takich porównań. Wydaje mi się, że po prostu inaczej, że gadanie, że kiedyś było lepiej, też jest, nie ma sensu. A jak dzisiaj w takim razie tą polską scenę muzyczną oceniasz? No bo tak jak mówisz, wtedy to był taki wyjątkowy czas, że pewnie też spojrzenie na ten zachód, który w końcu do nas zaczął docierać, tak. że pojawiały się, nie wiem, młode artystki, ten głos kobiet był coraz lepiej słyszany i tak dalej, i tak dalej. A dzisiaj też w kontekście tego, o czym powiedziałaś, że
osoby, które w jakiś sposób gdzieś wypłynęły, dopiero myślą, a może zostanę wokalistką, a może założę zespół i tak dalej. I czy jest przestrzeń i chcemy słuchać fajnej, ambitnej muzyki w ogóle? Jest przestrzeń, jest dużo przestrzeni, jest tyle koncertów, jest tyle cudownych płyt naprawdę wydawanych w Polsce. Coraz częściej rzeczy, które tutaj powstają, nie da się odróżnić, że to jest Polska, tak, że w tym jakimś negatywnym wydźwięku. To jest po prostu światowej klasy rzeczy się tutaj tworzą, rodzą. Dziś jest dostęp też do narzędzi tak powszechny dla młodych ludzi. Mogą sobie tworzyć muzykę w domu przy użyciu różnych programów. To nie jest tak jak kiedyś, że trzeba było to studio, jakąś kasę znaleźć gdzieś, żeby to studio wynająć. Mm-hmm. Dziś wiele osób po prostu, no, chociażby moi producenci, z którymi współpracowałam teraz, każdy z nich tworzy rzeczy w domu, w przydomowym studio, więc są inne możliwości i jest bardzo dużo dobrej muzyki. Natomiast jest bardzo dziwne zjawisko, że to, co prezentowane jest w mediach, w radiostacjach, niekoniecznie pokrywa się z tym, czego ludzie naprawdę słuchają i z płytami, które kupują. I to jest zjawisko przedziwne dla mnie. Bo jest jednak, okazuje się, że w topce naszej sprzedaży jest i jazz, i hip-hop, który jest najbardziej chyba, to jest muzyka pop, powiedziałabym, współczesnych najbardziej czasów. Najbardziej popularna w tej chwili. Tak, no a tej muzyki nie ma w komercyjnych radiostacjach i na co dzień. Ja myślę, że komercyjne stacje próbują znaleźć taką muzykę środka, która największej liczbie słuchaczy będzie się podobała. Tak, i traktują to bardziej jako radio towarzyszące, że coś tam brzdąka, tak, a nie skupiasz uwagi na tym specjalnie. Chyba o to chodzi, trochę tak to jest teraz. Nie ma już tej misyjności w mediach, w przestrzeni kultury. Czy tak. Są niszowe stacje oczywiście, które mają, wydaje mi się, taką misję i chcą muzycznie też edukować, no bo rozumiem, że o to chodzi, prawda? Żeby niezależnie od tego, jaki to jest gatunek muzyczny, no może poza jednym, żeby jednak edukować, tak, prawda? Tak, żeby coś pokazywać. Tak, żeby uczyć i otwierać horyzonty. W dzisiejszych czasach, gdzie można się zgubić, bo jest taka obfitość oferty, no, ta obfitość jest nie do przetrawienia przez nas. Nie jesteśmy w stanie skonsumować tego wszystkiego, co świat nam przynosi. Dokładnie. I zwłaszcza, że mamy na każdym kroku do tego dostęp, tak jak wspomniałaś wcześniej. No, w latach 90. to była celebracja tej płyty. Ja pamiętam, że jak kupiłam sobie płytę, to książeczka taka się wąchało. Wąchało, oglądało, teksty czytało i później śpiewało razem z wokalistą czy wokalistką. Albo tłumaczyło, jak to był angielski i tak dalej, że... Znaczy, nie chcę uogólniać, bo na pewno są tacy pozytywnie zakręceni fani, którzy wciąż po płyty sięgają, chociaż CD przeszło już w zasadzie do historii niestety, prawda? No przeszło, aczkolwiek dzisiaj tam, bo dziś jest premiera tej płyty, no już sprawdzałam na swoim Instagramie, już parę osób już ma, już otwiera i wącha, więc jeszcze jest nadzieja w narodzie. Jakaś sekcja. Super. Totalnych ortodoksów, którzy biegną i kupują fizyczne wydanie płyty, co jest bardzo miłe. Absolutnie. Ale rozumiem, że w związku z nową płytą jakieś trasę koncertową jakoś planujesz? Na pewno będę grała w przyszłym roku. W tym na razie się skupiam na promocji tej płyty. Będę udzielać wywiadów, będziemy jeszcze dokręcać teledysk, będzie za chwilę premiera nowego singla, tym razem to piosenki Piękna i Rycerz, zrobionej na nowo, od nowa przez Bartka Szczęsnego z Rebeka Duo, więc jest jeszcze sporo pracy, a od przyszłego roku będę jeździć i wyruszę w taką trasę podsumowującą tych 25 lat mojej twórczości. Ale trasa tylko w kraju, czy też za granicą? Nie, no, zobaczymy, jeżeli za granicą, to oczywiście też w kontekście śpiewania Polaków, którzy wyjechali i już ich tu nie ma. Zapinamy tę trasę na razie. Szczegóły na pewno się pojawią na moich social mediach w przyszłości niedalekiej. Anita Lipnicka, od nowa. Dzisiaj premiera nowej płyty, nowej starej, znaczy stare przeboje, nowa płyta w nowej odsłonie. Bardzo Ci dziękuję za bardzo to spotkanie. Dziękuję. Bardzo miło Cię poznać. Wszystkiego do dobrego. Dzięki. Miłego dnia i weekendu. Dziękuję bardzo nawzajem. No właśnie.
Cieszmy się. Tak jest. Można włączyć płytę Anity i się bawić. I się naprawdę potańczyć. No, dzięki serdeczne. Dziękuję bardzo. Sponsorem Onet Rano był Remax Polska, międzynarodowa sieć biur nieruchomości.